One, two, three. Cześć, tata. Usiądź sobie wygodnie. Tym razem nie musisz niczego nagrywać, bo wszystko jest już nagrane. Mamy coś specjalnie dla ciebie. Jeśli byliście kiedyś we Wrocławiu lub się tam wybieracie, to na pewno znane są wam te miejsca. Katedra na Ostrowie Tumskim, Hala Targowa, Uniwersytet, Wrocławski Rynek, Panorama Racławicka. Wszystkie zachwycają swoją architekturą i historią. Ale obok tych zabytków jest jeszcze jedno szczególne miejsce, którego nie można pominąć. Pieśniarze. To mały klub, do którego pielgrzymują muzycy i artyści z całego świata. Pieśniarze. Miejsce spotkań. Właściwie to byłyby wszystkie już kontynenty poza Antarktydą. Tak to różni bywali Japończycy i Chińczycy. No i Matthew, ostatnio Matthew, no to na pewno. Nie wiem. Bardzo dużo. No na pewno Czechów, jakiś Anglików, Gruzina. Gruzin kiedyś grał, Omar jest z Iraku. Nie widzę narodowości, po prostu widzę ludzi, jak nic. Trudno zliczyć. No ale pewnie kilkunastu było takich. Zastanawialiście się, jak trafić do pieśniarzy? To bardzo proste. Wystarczy na chwilę się zatrzymać i nasłuchiwać. Dźwięki muzyki i gwar rozmów poprowadzą was we właściwym kierunku. Przywabi was tam również aromat parzonej kawy i zapach starych książek. Jak odkryłeś pieśniarze? Jakie było twoje pierwsze wrażenie, gdy tam się znalazłeś? Myślałem, że pomyliłem wejścia, że wlazłem do siebie. Ale to nie byłem ja, bo za dużo było świętych obrazków. Omar zaprowadził mnie do pieśniarzy, mówiąc, że to jest królestwo jego przyjaciela. Nigdy nie byłam w tym miejscu, chociaż dużo razy przechodziłam obok i zawsze zastanawiałam się, co jest w środku. Miejsce, które może być wypełnione przez bardzo ciekawych ludzi, z którymi można wejść w relacje trochę głębsze niż cześć, co u ciebie słychać. Fajne. Byłam zdziwiona, że to właśnie tak wygląda, bo to był w ogóle mój pierwszy konkurs w życiu i wydawało mi się, właściwie nie wiem, co mi się wydawało, ale absolutnie nie spodziewałam się takiego wnętrza w takim miejscu. Absolutne zaskoczenie. Było bardzo ciasno, okropnie dużo ludzi, ledwo znalazłam miejsce, ale wytrzymałam to i potem już bywałam. Kolorowy zawrót głowy, a właściwie w takich barwach stonowanych, brązowych, przepięknie. Książki, instrumenty, to wszystko rzeczywiście stwarzało niesamowity klimat. Od samego początku poczułem się tam dobrze, jak w domu. Jedno jest pewne. Gdy tylko przekroczycie próg pieśniarzy, przywita was tam szeroki uśmiech gospodarza zachęcającego do wejścia. I już nigdy nic nie będzie takie samo. Pieśniarze to donat. Donat to pieśniarze. Dwa nierozerwalne byty żyjące w pełnej symbiozie. Co najbardziej podziwiasz w donacie? Co podziwiam? Wytrwałość. To jest naprawdę wytrwały. Czasami w taki sposób totalnie nierozsądny i pozbawiony jakiejkolwiek logiki, ale jest wytrwały. Jak się coś uprze, to po prostu robi. Taką otwartość na człowieka, niezależnie od tego, kim jest, skąd pochodzi, co reprezentuje. Jego otwartość na ludzi. Jego serce.
Jego serce, które łączy tyle ludzi, jest jak T-Mobile. Jego urok osobisty. Bez troski. To jaki potrafi być ciepły w stosunku do ludzi, w kontaktach z ludźmi. I to, że komunikuje się z ludźmi z różnych kultur bardzo łatwo. Pozytywną ślepotę, gdzie wszędzie widzi jednak pozytyw, chociaż ja już go dawno tam nie widzę. A po prostu mądrość, którą tata posiada. Przyjazność taty, to jak z każdym potrafi się miło przywitać, porozmawiać, poświęcić mu chwilę czasu. Że chociaż jest to, nie jest to najwyższy człowiek świata, jest w nim coś z giganta. Donacie najbardziej podziwiam, znaczy tak, gdybym miała żartem powiedzieć, to powiedziałabym umiejętność tworzenia chaosu i wychodzenia z niego jednocześnie. Jest niesamowita. Donat. Ukryty za kulisami. Zawsze po drugiej stronie kamery. Ale dzisiaj uchylimy rąbka tajemnicy. Jak poznałeś Donata? Jak długo się znacie? W klubie Marcin mnie z nim poznał. To było z 5 lat temu. Donata znam od 2017 roku i pierwszy kontakt między nami był mailowy, chociaż ja w ogóle nie wiedziałam, że to jest Donat. Szukałam konkursu, żeby zgłosić się ze swoją twórczością. Pierwszy raz zobaczyłam Donata na Festiwalu Pieśniarzy właśnie w 2017. No to jakieś ponad 2 lata go znam. Po prostu wszedłem kiedyś w pewną bramę, w pewne podwórko, gdzie zobaczyłem trochę ludzi. Akurat drzwi w kształcie gitary były otwarte i między innymi stał taki sympatyczny człowiek w okularach, zachęcając do wejścia do środka. 6-8 lat temu, jakoś tak. Kubalek do mnie zadzwonił, że ma takiego znajomego i on chciał coś tam z gitarą. Takie dupy zawracanie, jak to Donat najczęściej z tematami. I tak byliśmy tą gitarę dość długo i tak został, przyszedł i jest. Nie? Widzieliśmy się kilka razy w Pieśniarzach przy Somarach. Zainteresował mnie pierwszy szyld. Sama nazwa Pieśniarze. Ja wówczas odczuwałem tylko ciśnienie do pisania piosenek. I tak go poznałem. Myślę, że było to jakieś 3, może 4 lata temu. Czas szybko leci. Poznałam Donata w klubie 30 stycznia 2014 na jakimś koncercie przez Zeusa, który mnie tam sprowadził. Czyli prawie 5 lat. Ojejku, to jeszcze czasów przedklubowych z Szewckim. Setki lat już się znamy. To jest, poznaliśmy się jak człowiek, którego znam od wieków. Poznaliśmy się, byliśmy tą samą cząstką prochu. Donata poznałem jeszcze na osiedlu, gdy byliśmy małymi chłopcami. Tak, najpierw jeszcze nie za bardzo się znaliśmy, gdy chodziliśmy do tego samego przedszkola, bo on był trochę w starszej grupie, ale któregoś dnia w piaskownicy zobaczyłem, że jakiś taki chłopiec nie chce się z nami bawić. On ciągle siedzi z boku i patykiem jakieś litery po piasku wypisuje i zamazuje. I to chyba była litera P, ale dobrze nie pamiętam. W każdym razie tak się poznaliśmy. Jak myślisz, co jest największą pasją? Muzyka, film, ludzie. Myślę, że muzyka. Kapelusze. No wygląda na to, że kobiety, wino i śpiew. Słyszę, jego największą pasją są pieśniarze. Chyba dość oczywiste, takie zbieranie ludzi do kupy. Pływanie. Pływanie kajakami, to wiem. Pamiętam jeszcze jak na początku w harcerstwie, kiedy próbowaliśmy razem spływów kajakowych, ale wysokogórskich. On zawsze jakoś dominował i zawsze imponował mi swoją niesamowitą siłą. Myślę, że gdyby nie to, że jednak bardziej interesowały go literatura i czytanie wierszy koleżankom, byłby teraz świetnym zawodnikiem. Myślę, że jego największą pasją jest jego rodzina. Pewnie rodzina.
Jaki jest ulubiony prezent, który dostałeś od taty? To jest taki pluszak, taka maskotka. To jest ten pluszak. To było jak miałem 8 lat. Narysowałem kiedyś na kalce takiego stworka ołówkiem. I mój tata wiedział, że bardzo bym chciał mieć coś takiego, naprawdę taką maskotkę. No więc po prostu zamówił taką maskotkę u krawca i podarował mi później. I no, to było coś, czego się zupełnie nie spodziewałem i byłem bardzo wzruszony. W ogóle nazwałem go bardzo skromnie Antoni, tą maskotkę. Twoje najzabawniejsze wspomnienie związane z Donatem? Ojejku, nie wiem. Dużo tego jest. Same są zabawne z Donatem. No to takie kłopotliwe najczęściej. Ta zabawność wynika z tych sytuacji, z tego jego nonszalanctwa. No to co wam dzisiaj opowiadałem, to sprawa, że mi tu napad gdzieś w nocy zrobił mi zdjęcie, a później się okazało, że całe miasto jest oblepione moimi plakatami ze mną. Ale jedno z zabawniejszych wspomnień to był występ niejakiego Łabiego z Bieszczad. I z Donatem wtedy tańczyliśmy do pewnego przeboju Łabiego, taki taniec, który znają John Travolta w pewnym filmie, prawda? I Donat wtedy tańczył, po raz pierwszy widziałam to i było to strasznie śmieszne. Kiedyś zostaliśmy dłużej po koncercie albo Mariusza Wdowina, albo to chyba Alfik grał wtedy. I pamiętam, że wtedy Omar też był i dwie dziewczyny z Gdańska. I Omar nas uczył tańczyć, jakaś taka była bardzo fajna atmosfera. Do nad ranem. To bardzo trudne pytanie. Sadzie ciągle się z nim bawię. Jego ulubiony artysta? No, to na pewno Warhol. Tego nie jestem w stanie powiedzieć. Myślę, że zbyt wielu lubi, ale bardzo często, kiedy nie ma wieczornego spotkania muzycznego, słuchamy razem jazzu. Nie wiem, mi się wydaje, że każdy, dlatego że kto by nie występował, to ocena Donata jest jedna. Super. Patryk Filipowicz. Film? Kindzadza. To jest film science fiction i myślę, że to był jego ulubiony film, choć teraz dużo rozmawia o Klemie. Coś o szpiegu. Obecnie Better Call Saul. Cały czas o tym mówi. Oczywiście są to filmy, które sam nakręcił w Pieśniarzach. Jak myślisz, jaki przedmiot w szkole był ulubionym przedmiotem Donata? I WF. Z jakiego przedmiotu miał same piątki? WF. To od razu mówię, że to zawsze był WF, bo górował nad nami nie tyle, że tężyzną fizyczną, ale przede wszystkim niesamowitym sprytem i wygimnastykowaniem. I to był człowiek guma, co dzisiaj może nie do końca pokazuje. Z jakiego przedmiotu Donat był prymusem? Ojej, nie zastanawiałem się nad tym. Z WF-u? Nie wiem, może z historii. Z historii? Może? Na pewno nie z historii. Jak myślisz? Geografia, ponieważ jest taki ciekawy świat. Matma? W szkole, ale której? Podstawówce. O. Myślę, że ZPT, prace ręczne. Myślę, że to matematyka, tylko że nie przyznaję się do tego. Myślę, że z WF-u oczywiście. Dużo biegał, podnosił ciężary, biegał nawet chyba w półmaratonach, w takim bay to bay w Stanach. Kim z zawodu jest Donat? Masażystą. Jest masażystą, fizjoterapeutą. Był masażystą. Donat z zawodu jest fizykoterapeutą, z tego co się orientuję. Nakręcił kiedyś spektakl na podstawie Dżumy, Kami. Było to w szkole filmowej, którą kończył w Stanach.
pracował też w pizzerii. Donat z zawodu jest społecznikiem. No, skończył muzykoterapię i fizykoterapię. No, rozbił wiele samochodów tutaj we Wrocławiu. Jest wiele rzeczy takich. Co Donat zabrałby na bezludną wyspę? Wymień trzy rzeczy. Kamerę, mikrofon, korkociąg. Jak on, nie wiem, jak on sobie wyobraża życie bez kamery, ale po co mu kamera na bezludnej wyspie? Może narzędzia, żeby zrobić kamerę. Co on mógłby zabrać? Kapelusz swój. Kapelusz. Na pewno jakąś książkę, ale nie wiem jaką. Ekspres do kawy. Myślę, że stolik w kształcie gitary, kanapę i błogosławionego Czesława. Po pierwsze na pewno zestaw gustownych berecików. Drugie to może jakieś żywoty świętych albo modlitewnik przedsoborowy oczywiście. Telefon albo komputer. Na pewno jakąś dobrą książkę. To jest bez sensu, ale myślę, żeby to zrobił. Jakiś instrument muzyczny. Do wyboru. No a trzecie to jakby był coś takiego jak zestaw pieśniarski, czyli mały pieśniarz. Nie wiem, jak on by miał wyglądać ten zestaw, to dla Donata idealnie. Idealna rzecz. Samochód i telefon. Pieśniarze. Ojejku. Na pewno telefon, żeby móc nagrywać wszystko i w ogóle to na pewno. Pojedźcie, nie wiem. Albo on nie pojechał na bezludną wyspę, to jest inna sprawa. Pieśniarze na przykład, klub. Książki, książki, książki. Znajdziecie je wszędzie. Na półkach, pod stołem, na scenie, pod pianinem. Ale czy zastanawialiście się kiedyś nad jedną niezwykle ważną kwestią? Powiedz, jak myślisz, czy ktoś kiedyś ukradł książkę w pieśniarzy? Wiem, że Donat nie pożycza książek, ale ja mam jedną. Ja nie myślę, ja wiem. To nie byłam ja. To było nagrane na kamerach, ale nie powiem kto. Zachowajmy to dla siebie. Donat wie. Tak, widziałem. Myślę, że tak. Znam takie przypadki. Znaczy ja już skarżył mi się wielokrotnie, że mi tam kradną książki regularnie. Albo pożyczają i nie oddają też na tej zasadzie. Ale wiem, że tam ma takich paru, co jest podpadniętych w tym temacie. Wydaje mi się, że chyba tak. Ale nie wiem kto. Jest jeszcze jedno wyjątkowe miejsce, które prędzej czy później odkryjecie w pieśniarzach. Jakie było twoje pierwsze wrażenie, gdy odkryłeś, że w pieśniarzach jest toaleta? Jak myślisz, czyj to jest projekt? Wydaje mi się, że Donata, bo on jest na tyle nierozsądny, żeby wymyślić coś takiego, że się za szafę chodzi siku robić. Nie widziałam tylko te drzwi i zastanawiałam się po prostu, gdzie prowadzą. I jeszcze tam nie byłam, ale jest to punkt we Wrocławiu na mojej mapie. Co to zmieniło w twoim życiu? Pewnie tak. Tak. Wszystko zmieniło. Ten konkurs zmienił wszystko. No poznałem masę cudownych ludzi i
spędziłem piękne chwile. Poznałam świetnych ludzi, świetne miejsce, świetne wydarzenia się tam działy, całą menażerię przeróżnych osobowości. No i poznałam w moim osobistym życiu kogoś bardzo ważnego. Dzięki pieśniarzom. Tak, zacząłem tam po kryjomu wkładać moje niepotrzebne książki na te regały i nikt tego do tej pory nie zauważył. Bardzo dużo, bardzo dużo, bo właściwie pierwszy raz od wielu, wielu lat mam taką właśnie okazję w jednym miejscu sobie poprzebywać, spotykać bardzo fajnych ludzi, posłuchać muzyki i przede wszystkim też samemu pomuzykować z bardzo ciekawymi ludźmi, także taki punkt zwrotny bym powiedział. Yo. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة No dobrze, trzymaj się tata. Jeszcze raz, niech żyje nam, niech żyje nam. A kto? Tatuś! Mój tatuś! Wszystkiego najlepszego, tato. Łaski Bożej do zwyciężania w codziennych bitwach i szczęścia w niebie. Dąciu, życzę ci wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin. Dużo spokoju, mądrych decyzji i wszystkiego, co najlepsze. Donat, stworzyłeś oazę wolności. Pustynia jest duża, a oaza mała. I to wystarczy. Nie bój się niesprawiedliwości, bądź odporny na pochlebstwa. Po prostu bądź mężny i mocny. Naprzód. Donat, z okazji 22 urodzin życzę ci tak dalej. Dużo uśmiechu, radości, pogody i wiele lat dla ciebie i dla tego miejsca niesamowitego, które prowadzisz. Z całego serca wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, wytrwałości. Happy birthday, Donat, from Palestine. From the cities of Jerusalem and Bethlehem, we are wishing you one hell of a good birthday. كل سنة وانت سالم. That's how we say it in Arabic. Pernasna is going to be not only an internationally known location, it is going to be one of the most successfully internationally known locations where everyone can be a part. We wish you the best. Hope to see you soon. From the rooftop of our house in Baghdad, I want to say you happy birthday, Donat. I'm really, really like you and like your project, and I wish you really great life, full of peace. I wish you really deep life. And Omar told me a lot about you, and really thank you for all of your inspiration, all what you give to the art there, and hope to see you one day. Donat, w twoje urodziny życzę ci tego, żebyś nigdy nie czuł się samotny. No i chyba życzę ci tego, co sobie sam życzysz najbardziej. Spełnienia marzeń, zdrowia i szczęścia. Co życzysz mu z okazji jego urodzin? Życzę mu dużo zdrowia, dużo uśmiechu na twarzy i żeby dalej robił to, co robi. Don, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dużo radości, dużo zdrowia, dużo szczęścia i wszystkiego, co sobie tylko zamarzysz. Mwah. Donat, wszystkiego najlepszego, to zdrowia, przede wszystkim więcej gitar. Donat, życzę ci, żeby kawa nigdy się nie kończyła, żeby książki nie zasypały cię żywcem i żebyś miał zdrowie
żeby wytrzymywać z tymi wszystkimi ludźmi i żeby mogła cię zawsze odwiedzać. Wszystkiego najlepszego. Donat? Rób tak dalej. Jest to bez sensu, ale świat właśnie składa się z takich czynności. Hej Donat, życzę ci szczęścia i żeby twoje marzenia wszyscy stały realnością. No i dużo, dużo przyjemności. A co życzysz mu na jego urodziny? Życzę mu wszystkiego dobrego i życzę mu, żeby się nie zmieniał. No to wiadomo, że tego zdrowia, bo to zawsze potrzebne, ale życzę ci dalej tej wytrwałości i ciągnięcia tej swojej pasji i żebyś się nie poddawał. Trochę żebyś był mądrzejszy, ale to równie dobrze sobie mógłbym tego życzyć, także zdrówka. Donat, z okazji twoich kolejnych urodzin życzę ci, żebyś i był szczęśliwy i żebyś miał dużo szczęścia. Znam cię już jakiś czas. Wiem, że jesteś siewcą, który sieje. Wow! Niech ten wiatr zawsze wieje ci w żagle. Życzę ci jeszcze więcej optymizmu, jeszcze więcej doskonałych, pięknych, wspaniałych przyjaciół. No i oczywiście, żeby klub istniał do końca świata jeden dzień dłużej. No i życzę ci oczywiście tego, co sobie tam marzysz, ale tego, to ocenzurujmy. Co myślę, mówiąc Don? A zatem, mówiąc Don, po pierwsze myślę Don Kiszot. Moim zdaniem jesteś Don Kiszotem naszych czasów. Romantyczną postacią, która porywa się często na rzeczy dla idei, dla sprawy, a nie dla wymiernych korzyści. No i takich szaleńców nam potrzeba. Pieśniarze i Don to dwa nierozerwalne byty, spajane dodatkowo przez całe grono ludzi, którzy wokół tego miejsca funkcjonują. Dzięki ci za to, że jesteś i życzę ci powodzenia, zdrowia i wszystkiego, co najlepsze na twojej urodziny. Donacie, z okazji tej pięknej rocznicy życzę ci, żebyś nigdy się nie zmieniał i żebyś dalej twoje wielkie serce było większe niż największe rynki świata. Kropka. Ja chciałbym życzyć ci, Donat, jeszcze więcej wytrwałości w tym, co robisz, żebyś nigdy nie ustawał, bo jest wiele osób, dla których twoja pasja, twoja idea. Zdrowia, szczęścia i słodyczy Zeus tobie Donciu życzy. Niech ci życie słodko płynie, jak choremu po rycynie. Dziękuję. Mamy tutaj też czesko-polskiego pieśniarza, najmłodszego pieśniarza Kamila Rejde. Kamil póki co mówi tylko po czesku. Chcieliśmy go również spytać o Donata. Kamilu, kiedy poznałeś Donata? Donata sam poznal przed 2 miesiącami. A co o nim sądzisz? O, tak myśmy spolu jeszcze mocno mówili. Tak, ani nie wiem. A co życzysz mu na jego urodziny? No, k narodzinám mu přeju všechno nejlepší, aby se mu dařilo s klubem a aby jsme se tam často setkávali. Děkuji, Kamilu. Cześć Donat, 100 lat. Auguri, buon compleanno za Pablo Raster. Ciao. Ciao Donat, 100 lat, buon compleanno, ciao. Cześć Don, z okazji twoich urodzin życzę ci, abyś żył pełnią życia i abyś miał odwagę i chęć spełniać swoje kolejne marzenia. Cześć Don, życzę ci, abyś potrafił cieszyć się teraźniejszością, chwilami tu i teraz. Rozejrzyj się, popatrz na te wszystkie osoby, które są tam i znalazły się one tam dzięki tobie, dzięki temu, że stworzyłeś tak wspaniałe miejsce.
Życzę Ci przygód wielkich i odważnych i odwagi w spełnianiu marzeń. No i tyle radości, ile my mieliśmy pracując w tym filmie. Udanej imprezy i szaleństwa dzisiaj wieczorem. Donat, ty dajmen منتم من وقتك منتم من راحتك في سبيل تسعد غيرك ومن اشوفك نايم ووقت متاخر وانت تعبان اشوف شنو اللي يخليك شنو هذا الدافع اللي يخليك تسوي كل هذا فدائما كنت اريد فرصه اقول لك بيها شكرا دونات وما كنت اعرف شلون فاتمنى هذا الفيديو يكون فرصه مناسبه حتى اقول لك شكرا دونات وشكرا بيشنياجا لين بيشنياجا كانت شخصياً إلي ضافت لي وانطتني هواي أشياء شكراً مرة ثانية وكل عام وانت سالم كل عام وانت بخير życzymy ci prawdy dobra piękna a i jeszcze jedno równie istotne pytanie których znajomych taty najchętniej pozbyłbyś się z klubu? Pieśniarza. O ja. Problematyczna sprawa. Nikogo. Chociaż kilku by było.